Witam Państwa serdecznie. Proszę spocząć. Bardzo dziękuję za zaproszenie z powodu tak szczególnej rocznicy, bo na ogół rocznicę się świętuje. Tu nie bardzo jest to świętować. To jest rocznica dramatyczna, rocznica tragiczna, ale mimo to warto o niej pamiętać, a nawet przede wszystkim warto o niej pamiętać, jak nas zahamowała jakaś siła tajemna w naszych nadziejach w latach 80., proszę Państwa. Garść utworów, tutaj prosiła mnie Solidarność z tamtego okresu, żebym przywołał. Rzeczywiście odgrzebałem jakieś, przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, utwory, których dawno nie śpiewałem, utwory, których Państwo też za bardzo nie znacie, bo moja twórczość z tamtego okresu nigdy w wolnej Polsce nie była specjalnie popularna. Nie wiem dlaczego. Kiedy się nad tym zastanowimy, maestro, bardzo proszę. To dla ciebie, ukochana ziemio, stoją czołgi na rozstajach dróg. To dla ciebie pałki i więzienia i obozów zardzewiały drut. Twoi dzielni chłopcy i synowie pokazali ci podkuty but, oferując swemu narodowi beznadzieję, terror, strach i głód. Zrujnowany kraj, sponiewierany kraj, wynędzniałe miasta i wioski, umęczony kraj, okaleczony kraj, zmarnowany jedyny nasz polski. Zrujnowany kraj, umordowany kraj, splugawione i godło i barwa. Zrujnowany kraj, zakneblowany kraj, nasza godność, nadzieja i sztandar. Ponad tobą, ukochany kraju, rozpostarły wrogie moce złe. Zamiast orła bieli nieskalanej, czarnej wrony spotworniały cień. Przetrwać musi pamięć wśród pokoleń, przetrwać musi w sercach święty gniew, że za naszą i waszą niewolę polski żołnierz przelał polską krew. Zrujnowany kraj, sponiewierany kraj, wynędzniałe i miasta i wioski, umęczony kraj, okaleczony kraj, zmarnowany jedyny nasz polski. Zrujnowany kraj, umordowany kraj, splugawione i godło i barwa. Zrujnowany kraj, zakneblowany kraj, nasza godność, nadzieja i sztandar. Piosenka o charakterze, powiedziałbym, ulotki. Właściwie takie piosenki pisałem na spotkania domowe. Grałem przez 5 lat, do połowy lat 80. po domach wyłącznie. Oficjalnie miałem zgodę na występy na dancingach i z tego korzystałem. Występowałem na dancingach do tańca, ale po domach grałem repertuar ten, który Państwu tutaj przedstawiam we fragmentach drobnych. Zresztą ja za bardzo do tej konspiracyjnych występów się nie nadawałem. Jak się pojawiałem na jakimś osiedlu z gitarką, dzieciaki za mną leciały, wołały: panie Janku, to tajne zebranie to nie w tym bloku, tylko w tamtym. Także łatwo nie było, ale była to zupełnie niezwykła praca. Myślę, że w mojej branży nikt na świecie czegoś podobnego nie przeżył. 5 lat występów dobowych. Nadzwyczajne spotkania o charakterze towarzyskim w gruncie rzeczy, ale o wielkim ładunku emocji patriotycznej. Między innymi taki utwór śpiewałem wtedy.
specjalne, ściśle poufne, bezwzględnie tajne, w sprawie wdrażania normalizacji patriotyzmu i demokracji. Tym ekstremistom i chuliganom solidarności, co się tak chciało, żadnej litości ani pardonu łamać w kości, lecz pokryjomu. Tak jest, generale, co racja, to racja. Nie wyrok jest dla zbarkacza, co oddział sobą procą nastraszył. Dwa lata pani za trzy ulotki, które w kieszeni ukrywał psotnik. Garnizonowy sąd niezawisły, ma kapitalne czasem pomysły. Odebrał prawa obywatelskie, babci co Wojtek, nazwała pieska. Tak jest, generale, co racja, to racja. Aż rozpędzimy i rozdepczemy te baby, które sprzedają wszystko, co się należy, tylko by nie strop. Trzy lata gęcia za prawy cukier, dwa lata pani za lewe buty, sześć się koło to w dupę ci damy, linią polwota śmiało zmierzamy. Tak jest, generale, co racja, to racja. Mieszkania wydzielać kasze, myśmy są państwo, wszystko jest nasze. Musi być wrona po nowej willi, kto nam buduje, trzeba dać inne. Rozkaz wojenny, numer specjalny, ściśle poufne, bezwzględnie tajne. Naród to betka, władza to gratka, po nas pustynia albo Kamczatka. Taki jest, generale, co racja, to racja. A propos generała, proszę państwa, jechał kiedyś, już po tym ogłoszeniu tego stanu wojennego, bardzo szybko musiał pojechać do Moskwy, się tam usprawiedliwić i wszystko obgadać, ale przebrał się po cywilnemu. I to była jakaś pułapka, bo nikt go po cywilnemu wcześniej nie widział. Więc mnie ludzie na tych spotkaniach pytali, co się stało, dlaczego on się przebrał. No jak to, dlaczego w Polsce jest na służbie, tam poleciał do domu. Dostał w podarunku od Breżniewa futro sobolowe, bo to jest taki carski zwyczaj, że carowie ulubionym bojarom wręczali sobole. No i wrócił do Warszawy. Generał Jaruzelski w gabinecie przed lustrem się kręci, przymierza. Mówi do adiutanta, a tam przymierzałem, świetnie pasowało, tu jakoś nie pasuje. A adiutant mówi, bo tam towarzysz generał przymierzał na kolanach. Inna postać tamtej epoki. Inna postać głośna z tamtej epoki, Urban. Dlaczego Urban zasypia zawsze w krawacie? Żeby rano, jak się obudzi, mógł odróżnić dupę od twarzy. A dlaczego Urban nie może jeść psa? Bo pies potrzebuje pana, nie świnie. No i tutaj, proszę państwa, dochodzimy do głównego tematu społecznego, mianowicie świniowatości pewnego elementu, bo było tak, że ludzie, którzy chcieli zmienić Polskę, bohaterska Solidarność, prawda, walczyła o niepodległość, ale w tym samym czasie, korzystając z tego, że tych ludzi łapano, zamykano, pojawiła się cała grupa takich karierowiców tamtego właśnie czasu. Im zadedykowałem kolejny wierszyk, nazywa się Osły i Gnidy. Bardzo dokładnie zostało to opisane, tylko muszę tutaj niestety podsuwać się, posługiwać się czasami z ściągami, bo to dawna twórczość. Cokolwiek by nie mówić o tym 13 grudnia, nareszcie gminie równość, najbardziej z wszystkich równa, dziś każdy osiął może. Byle był tylko chętny ulecieć niby orzeł na wszelkie firmamenty. Żadne tam dusy, żadne tam wstydy, szansa.
kraki, Hamletów nam kreują kaprawe nieboraki. Telewizyjne kupy, zalkane, zakłamane, z ekranów jadem plują. Tak się śpiewało, proszę Państwa, co tam jeszcze o tym Jaruzelskim mam powiedzieć. Zaprosił kiedyś Breżniewa do Warszawy, żeby się popisać, jak mu się udało spacyfikować społeczeństwo. No i na lotnisku witano go jakimś wielkim salutem powitalnym, wielokrotnym. Przychodziła ulicą jakaś babcia, pyta, gdzie strzelają, do kogo dziś strzelają. Witają Breżniewa na lotnisku. I co, nie mogli od pierwszego razu trafić? Inna babcia podlewała kwiatki na balkonie oliwą. Wnuczek mówi, babciu, co ty robisz, te kwiatki zginią. Co tam kwiatki? Ważne, żeby karabin nie zardzewiał. Taki był duch w narodzie. Dwie osoby to było wtedy nielegalne zgromadzenie. Trzy osoby to była antypaństwowa demonstracja. A 10 milionów osób to była garstka ekstremistów. Proszę Państwa, a propos Breżniewa, kiedyś naradę zrobił sztabowców Paktu Warszawskiego, jak tu dalej walczyć z imperializmem. Między innymi, proszę Państwa, zaprosił tych marszałków, generałów, ministrów z całej tej swojej sowieckiej Europy, ale między innymi był tam również dzielny wojak Szwajc reprezentujący Czechosłowację. No i po razie Breżniew zaprowadza ich do tajnego bunkra, mówi, tu są trzy guziki, które decydują o losach ludzkości, żółty, niebieski, czerwony. Nacisnę żółty, rakiety lecą na Chiny, Chiny przepadną. Nacisnę niebieski, Amerykę szlak trafi. Nacisnę czerwony, cały świat ginie, poza Paktem Warszawskim ze Związkiem Radzieckim na czele. A Szwajc mówi, u nas w Pardubicach to była taka Helenka Machaczkowa, ona miała trzy nocniki, żółty, niebieski, czerwony. No i co? Zesrała się na schodach. Tak jest, a to się stało, proszę Państwa, wszystko właśnie dzięki naszej solidarności. Władza babyśka, policz się kraty, władza szesada na kropach kwiat. Władza budzikiem budzi nas rana, władza dała także szuje Urbana. Władzy są nasze place, ulice, i tam nas puści, gdzie sobie życzy. A jak nie będzie się podobało, to władza przyjdzie i da nam pało. Cokolwiek można o władzy sądzić, pewne, że lubi sobie porządzić. Na każdy temat chce wydać przepis, bo ona wszystko wie. Czyjeś wolności, lecz to dla władzy argument marny. Wolność jest słowem niecenzuralnym. Władza medale daje mądralom, co jej się boją i się słuchają. Oczy na trzaskach sobie fenicy i nikt nie będzie mógł jej podliczyć. Co, że chce przez telewizor i niech ją wszyscy w dupę ugryzą. A kto chce z prawa głosu korzystać, znaczy, że bacho i anarchista. Sama po sobie jedno wie, że jest po prostu niezastąpiona. Więc jeśli naród jej nie doceni, to jak się wkurzy, naród wymieni. A my tu mamy prawdę, nic więcej. A my tu mamy duszę i serca. Losy tej władzy widzimy czarno, bo my tu mamy solidarność. Mamy solidarność.
puszczę do głosu młodzież, młody kolega, który bardzo lubi śpiewać Kaszmarskiego. Jacek Kaszmarski, przypomnę, jeden z bardów Solidarności, debiutował w moim kabarecie pod egidą w 1977 roku. Jako młody chłopiec na pierwszym roku studiów był. Przypomnę, bo to ciekawa anegdota jest, przyprowadziła go mamusia do mnie, żebym posłuchał, czy on dobrze śpiewa w ogóle, Jacka. A ja grałem w takiej knajpie, wtedy melodia, taka knajpa PRL-owska, papierosy, wódka. I no nie mieliśmy gdzie grać, więc mówię, ja tam przyjdźcie państwo. I tam między tymi stolikami, tymi schabowymi z kapustą, z rezerw strategicznych Paktu Warszawskiego, w tym nieprawdopodobnym smrodzie i zaduchu, ten młody chłopiec siadł z gitarą, zaśpiewał nieprawdopodobnie emocjonalnie. To dla mnie wzruszająca scena, pamiętam jak dziś. Obławę miał taki jeden z pierwszych utworów i jeszcze o Tytanach śpiewał te dwa utwory. Mówię, kolego, następnego dnia gramy, przychodź, będzie z nami występował. No później nas rozpędzono w 78 roku, ale w 80 roku, proszę państwa, nasze utwory właśnie z tych lat 70 wskoczyły, można powiedzieć, na barykady. A Jacek ze swoją piosenką o murach, ja, że Polska była Polską, no jeździliśmy jako pętani zupełnie po całej Polsce od rana do wieczora, żeby na wszystkich zbiórkach Solidarności, na spotkaniach, na strajkach występować. Tak z tej piwnicznej izby, z tego małego, zadymionego lokalu wyskoczyliśmy losem historii spowodowany i narodową potrzebą na barykady, mogę powiedzieć. Tyle o Jacku Kaszmarskim, którego mam nadzieję godnie przedstawi tutaj Bartek Kurowski. Dobry wieczór. Drodzy państwo, pierwszą piosenką będzie akurat utwór Andrzeja Garczarka, Przyjaciół nikt nie będzie mi wypierał. Mam nadzieję, że większość albo wszyscy państwo znają dobrze ten utwór i nie będzie zdziwienia. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, co wierzyć mam? Niech się gazeta, no jest dojrzać, wstrzyma wstępniaki o pomocy, bo tu są ludzie, którzy jeszcze budzą się z krzykiem. Zaiste wierny to przyjaciel, wszak znów putuje sieć pomników na wieczną chwałę i pamiątkę ruskich kaprali. Fryderyku, przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszuka. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, co wierzyć ma? I tamtej wiosny i polskie tanki nad Bełtawą.
życia ktoś, w co wierzysz, ma. Kolejny utwór Obława Jacka Kaczmarskiego. Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacznie w sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze ten stary wilk przewodnik, co życie dobrze zna. Łeb podniósł wartą krążnia, śną szarpnęły dreszcze, poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął, nagle krótki rozkaz goń i szereg strun wypadł na nas, szeregom jeszcze psy. Obława, obława, na wody wilki obława, te dzikie zatoczyły gęsty, w lesie wychowane, drąg śniegu wydeptany, tym kręgu trawy wychowa, chciałbym, że cały goń, czy w coś szarpany. Ten, który rzucił na myśl, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na chły i krew trysnęła z rany, bym teraz chwilę łapać przed siebie prosto dwa. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane, zginęły ślepe ufana, kurzyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je spławił, lecz zmienię także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo strzela razem czy psami i zraczę teraz krwami. Obława, obława, na wody wilki obława, te dzikie zawalczy gęsty, śniegu wydeptany, tym kręgu prawa wychwała, chciałabym czekami gończyć w szarpach. Wypadłem na otwartą przestrzeń, miany spyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśli temu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w okna oślepna, ma ziemia spadła pryska i wtedy ma na pierwszy strzał, co karek mi rozszarpuje. Będę słyszał konkretnie, krew mi tu jest pyska. On strzela po raz drugi, lecz dalej już topuje. Obława, obława, nad głowy wilki obława, te dzikie zapalczyły gęsty, w lesie wychowane, grąc się lub deptany, tym kręgu plama trwała, dziawilcze kamigończyk są szarpane. Wyrwałem się z obławy, schowałem w jakiś las, lecz ile szczęścia miałem, tym to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas, po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie się mi zedrzeć z gór, w prądzie siwy, o bracia wilcy, w prądzie się nie wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na wody wilki obława, te dzikie zapalczyły gęsty, w lesie wychowane, grąc śniegu wydeptany, tym kręgu plama trwała, dziawilcze kłamigończy psów szarpane. Dziękuję. I na koniec mojego krótkiego występu Mury Jacka Kaczmarskiego. Policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym i śpiewał, że czas by runął mu. Śpiewali wraz z nim, wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdan.
serce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał oklaski brzmiał. I ciążył łańcuch, zlegał świat. On wciąż śpiewał i grał. Był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany kroków chór, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany kroków chór. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Komisja Krajowa Solidarności na jakąś okrągłą rocznicę 15 lat temu, czy 20, poprosiła, żebym napisał jakąś piosenkę o sierpniu, że Polska była Polską, jest autentycznym, spontanicznym hymnem Solidarności z 80 roku. Natomiast urządzano jakiś koncert i napisałem o sierpniu. Po drodze doszedłem do bardzo ciekawych konstatacji historycznych. No to jest szczególny miesiąc w naszej historii, sierpień. Proszę Państwa, i zrobiłem cztery zwrotki o czterech różnych sierpniach, żeby Państwu uświadomić, jak ta tradycja sierpniowa związana jest z Solidarnością. Pierwsza zwrotka dotyczy sierpnia 1914 roku, kiedy to wybucha wojna światowa, wielkie potęgi, imperia wystawiają milionowe armie, a Polska na tę wojnę wystawia jedną kompanię strzelców z drużyn strzeleckich, chłopców w gruncie rzeczy, jeszcze pierwszą kadrową kompanię komendanta Piłsudskiego. Proszę Państwa, jaką trzeba było mieć wiarę w Polskę, jaką moc ducha, żeby na coś podobnego się zdobyć. I co jest piękne w naszej historii, że to się powiodło. Bo z tej pierwszej kompanii powstała pierwsza brygada,
Potem kolejne brygady. Pod koniec wojny Polska dysponowała potężną siłą zbrojną. Korpus dobora Musińskiego przyszedł ze wschodu, z zachodu. Błękitna armia generała Hallera. Wielkopolska sama przegoniła Prusaków. Śląsk robił 3 powstania. I Polska zwyciężyła w pierwszej wojnie. Zwyciężyła. Niestety słowa zwycięstwo nie ma w naszych podręcznikach. Bo nasze podręczniki, może do tego sezonu, może teraz będzie lepiej, bo wyszedł świetny podręcznik profesora Oszkowskiego, ale do tego sezonu szkolnego słowa zwycięstwo w podręcznikach polskich nie ma, bo podręczniki pisali nam przez wiele lat nasi okupanci. I słowo zwycięstwo nie występuje w ogóle w polskich podręcznikach. Ja wiem, bo chciałem postawić pomnik zwycięstwa w Warszawie, prawda, związany z Bitwą Warszawską, to nie wolno postawić takiego pomnika i tak dalej. Więc to tylko taka dygresja. A zwracam uwagę, bo się rozpadły wtedy Austro-Węgry na drobne kawałki, no runęło Święte Cesarstwo Rzymskie, prawda, narodu niemieckiego w błoto, no i carska Rosja padła w błoto bolszewizmu, w barbarzyńską jeszcze bardziej strukturę, a Polska zwyciężyła. I tego dotyczy pierwsza zwrotka, sierpień. Sierpień 14 roku, sierpień 20 roku, proszę Państwa, tuż po tym, jak Polska zaczęła się organizować po zaborach, tworzyć nowe państwo, runęła na nas ze wschodu, jak Państwo wiecie, mówiło się wtedy nawała bolszewicka, żeby nas wszystkich zamordować. Taki mieli rozkaz od dowództwa. Po trupie pańskiej Polski do serca Europy. Nie udało się bandytom, nie udało się łajdakom, nie udało się barbarzyńcom. Dostali kopa. Wojna trwała 3 lata, ale takim głównym, spektakularnym zwycięstwem była właśnie ta bitwa warszawska, którą wspomniałem, bo jest rzeczą haniebną, powiedziałbym, że nasze pokolenie żyjące już w wolnej i suwerennej Polsce nie może postawić pomnika bitwy warszawskiej. To jest hańba. Tak uważam jako warszawiak przedwojenny jeszcze. Ale to jest związane... Ale to jest związane z tym, że Warszawą przez wiele lat rządzą ludzie. No niegodni tego, żeby rządzić Warszawą. Nie będę tego tematu rozwijał, tylko zwracam delikatnie uwagę. To kolejny sierpień dotyczy powstania warszawskiego, które już widziałem na własne oczy, ponieważ miałem 7 lat, jak było powstanie. Całą wojnę w Warszawie przeżyłem i powstanie również udało mi się przeżyć. Jakoś sam nie wiem dlaczego. Pan Bóg mnie nade mną czuwał. Proszę Państwa, i wszystko, co jest związane z powstaniem warszawskim, jest niezwykle bliskie memu sercu, ponieważ znałem tych chłopców i te dziewczęta, które szły do powstania, to byli ode mnie starsi o 10, może 5-7 lat. Mieli zbiórkę, kilkanaście osób z mojego podwórka poszło do powstania. Pamiętałem o nich całe życie i pamiętam do dzisiaj. No jednym słowem, wszystko to jest drogie dla mnie i cenne jako świadomość historyczna polska. Dlatego co sierpień, no rzeczywiście muszę trzymać się na uwięzi, żeby nie wpaść w szał, bo co sierpień publikują jakieś kłamstwa na temat tego powstania, jakieś agenturalne brednie, co to za głupota polska, jak tak można walczyć bez sensu. Cały czas jest taka gazeta, która w tym się specjalizuje. Tylko się sierpień zbliża, to gazeta od razu swoich naukowców zgłasza i oni wypisują, jak to Polacy nic tylko głupio walczą, prawda? Tak zwana pedagogika wstydu jest wobec naszej historii i nas również stosowana przez ten organ, przepraszam za wyrażenie. Ale przecież, proszę Państwa, tamta młodzież na pewno nie była głupsza niż nasze pokolenie. Zapewniam Państwa, oni doskonale wiedzieli, że ryzykują życiem. Ale wiedzieli też, że życiem warto ryzykować dla spraw, dla których w ogóle warto żyć. A taką sprawą dla nich była Polska. Pokolenie powstania warszawskiego. Kolejny sierpień dotyczy sierpnia Solidarności. Tutaj są ludzie świadkowie tamtego czasu. Proszę Państwa, niesamowita historia się wydarzyła. Nikt na świecie się tego nie spodziewał. Gdyby to było wcześniej, nie byłoby telewizorów, to nie wiadomo, jak to by się skończyło. Jakby tylko Wolna Europa nadawała, że są takie strajki. Ale to już był czas telewizji. Już były ekipy telewizyjne. I któregoś dnia w sierpniu 80 roku cały świat zobaczył, że w Polsce klasa robotnicza obala ustrój klasy robotniczej. To był szok, proszę Państwa. To był szok. Było 100 wydziałów sowietologii w tym czasie na świecie, opłacanych przez Kreml naturalnie. Ale nikt, żaden uczony noblista się nie dowiedział, nie wystudiował, że to tak się może odbyć. Jak to możliwe?
że klasa robotnicza w Polsce, że proletariusze polscy nie chcą się łączyć z proletariuszami wszystkich krajów z siedzibą w Moskwie. Że wolą się połączyć z własną ojczyzną, Bogiem i historią. To było niezwykłe wydarzenie i to pierwsze zwycięstwo Solidarności to jest zwycięstwo ideowe. Od tamtej pory komunizm jako teoria zaczął się kruszyć. Został zdemaskowany. Został zdemaskowany, proszę Państwa. I dlatego to lewactwo światowe od tamtej pory tak szuka koniecznie na świecie jakiegoś zaplecza rewolucyjnego dla siebie. W ostatnich latach trafili na gejów i lesbijki. To jest ten element rewolucyjny, który ma z nimi rewolucję razem robić, bo już na proletariat nie mogą liczyć. Ale jeszcze inne zwycięstwo Solidarności jest mało dostrzegane, proszę Państwa, ponieważ w ogóle wokół Solidarności są niejasne sprawy, bo jak wiadomo, tam było wielu agentów i tak dalej, więc różne sprawy Solidarności są tak przekręcane, ale zwracam na to uwagę, że dokonała się geopolityczna przemiana, która skutkowała Europy, która skutkuje przemianą całego świata. Mianowicie, jeszcze w 80-tych latach mieliśmy, proszę Państwa, trzech sąsiadów. ZSRR, CSRSR, no i to DDR, nerdowo zapyziałe. Kto ich lubił? Nikt. I tak nas zdenerwowali w 89 roku dokładnie, że skasowaliśmy te trzy państwa. Powstało 7 nowych, świeżych, nieużywanych państw. Tak było czy nie? To się samo nie stało. To się samo nie stało. Takie rzeczy same się nie dzieją. To był ten duch Solidarności, o którym właśnie chcę teraz wspomnieć. Bo ludzie piszący o Solidarności zastanawiają się personalnie, kto właściwie dokonał tego zwycięstwa. Bo jak wiadomo, po I wojnie światowej mamy te postacie posągowe. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, prawda? Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, kto tam jeszcze. No, było parę postaci wielkich, które można. A jak było z Solidarnością? Bo na przykład pani Kiszczakowa twierdzi, że to jej mąż obalił komunizm. Dobry numer? A na przykład całuścik Jaruzelskiego, Michnik, twierdzi, że to generał obalił komunizm. To tak się całował. Widzieliście ten obrazek? Ćwiczył na Breżniewie najpierw te całusy. On uważa, że to Jaruzelski. No więc proszę Państwa, patrzcie, jakie mamy problemy. Przecież wiadomo, bezspornie, że Solidarność przywróciła Polsce niepodległość. Odzyskała niepodległość po jej utracie, prawda? Ale kto tego dokonał, już mamy wątpliwości. Czyli są bardzo ważne rzeczy jeszcze do rozstrzygnięcia i do ujawnienia, żebyśmy pamiętali o tym. Faktem autentycznie wskazującym na to, że skończyła się zmowa jałtańska i że Polska jest wolna, był fakt wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski. To były ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej. Nikt nam nie pomógł, sami tego dokonaliśmy. Polska zwyciężyła w II wojnie światowej z opóźnieniem, ale zwyciężyła. Sierpniowa jest to powieść ta, wydobyć Polskę z mroku. Pierwsza kadrowa kompania szła z Krakowa w 14 roku. Z jedną kompanią ruszyć bój przeciwko trzem tyranom. Czyste szaleństwo, Boże mój, Polakom tylko dane. Sierpień płynął Wisłą przez pola. Walczyli o przyszłość, bradziowie nasi. Na wały bolszewickiej huk naciągał z Moskwy strony. Chwytał za broń, kto tylko mógł przed hordą domu bronić. Od razu minęł stany front żołnierzy komendanta. Lanca do boju, szabla w dłoń, została dziś odparta. Sierpień płynął Wisłą przez pola i lasy. Walczyli o przyszłość,
bywa. Wojna ciągle trwa, Warszawa zrywa się do boju. Przez dwa miesiące tylko tu na grudach Europy unosił się wolności duch powstańczych pieśni strofa. Sierpie płynął Wisłą przez pola i las. Walczyli o przyszłość, walczyli o przyszłość starsi bracia nasi. Strajkuje stocznia poczeczu wśród zniewolonych ludzi. Solidarności wymówu przeciwko nędzy i obłudzie. I znowu sierpień, znowu bój o godność, niepodległość. Polacy wznieśli standard swój, runęło zła imperium. Sierpień płynął Wisłą przez pola. Rówieśnicy nasi, płynie Wisła, płynie po tej polskiej ziemi. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość, dziś decydujemy. Jaka będzie przyszłość, jaka będzie przyszłość. My! Proszę razem. My! Ale mocniej! My! Decydujemy! To bardzo ważne, proszę Państwa, żebyśmy mieli świadomość, że decydujemy i mamy nieco łatwiej niż nasi poprzednicy, nawet ci z czasów stanu wojennego, tamci strajkiem, prawda, orężem strajkowym, zbroją w ręku, Polską podziemną walczyli, a my możemy kartką wyborczą. Jest tylko jeden drobny tutaj mankament, że te, proszę Państwa, wybory niestety podlegają jakimś ciemnym, zagranicznym mocom często, że wybierają za Polaków, ktoś wybiera za nas, a my trochę dajemy się naiwnie w ten proceder wpędzać. Także musimy być niezwykle skrupulatni, żeby wiedzieć, kogo wybieramy, bo tu znowu nadchodzi czas próby, proszę Państwa. Znowu nadchodzi czas próby, a jak wiadomo, mamy za granicami tych samych nieznośnych sąsiadów od trzech, bodajże już czterech stuleci, którzy ciągle mają zachętę taką jakąś, żeby coś tutaj u nas porządzić, trochę ukraść, prawda, coś zrobić i tak dalej, więc to trzeba mieć na względzie, bo już się czają. Polsce za dobrze się powodzi, zwracam uwagę, że ta druga Rzeczpospolita trwała tylko 20 lat. Jedynie 20 lat pozwolili Polakom na niepodległość, zanim się znowu na nas rzucili. I dopiero Solidarność odzyskała niepodległość po raz kolejny. Więc raczej wolałbym, żebyśmy mieli nawyk nie odzyskiwania niepodległości, tylko utrzymywania jej na stałe, żeby nam nikt nie potrafił odebrać. A są takie moce, są tacy ludzie. To jest piosenka, proszę Państwa, z mojego dzieciństwa. Dawno temu napisała. W dalekich wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory, złowrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, szkopy i kacapy, dzieciństwa koszmary. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii tutaj wśród tamta. Dziś chwieje się pokój, czasy niespokojne.
żelaznej kurtyny ani zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety. Ich media tu szczują, fałszują i kłamią, a tak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii. Tu też, tu tam, tam, szkoły i kazamy. Niezmiennie, codziennie szarpią, atakują. I tak od stuleć złodzieje i zbóje. Nieznośne batachy napastliwych drani, co wciąż od pokoleń walczą z sąsiadami. Najbardziej ich drażnią Polacy przedziwni, kochający wolność i nieagresywni. No, taki nam przypadł, tak się porobiło. Bez buntów i powstań już by nas nie było. Bóg, honor, ojczyzna, wolność, solidarność, tego nikt na świecie nie dał nam za darmo. Powtarzamy lekcje polskiej geografii. Tutaj wśród tam nam szkoły i kazamy. Niezmiennie, codziennie szarpią, atakują. Wytawiąc tu leci złodzieje i zbóry. Oto pierwsza lekcja naszej geografii. Tutaj wśród tam nam szkoły i kazamy. Dwa wraże i feria, ostrach Europy. Złowieszcze, ponure, kazamy i szkoły. Ktoś mi zwrócił uwagę, że to trochę tak niedyplomatycznie, że tak mówić, ale to są historyczne słowa. Ja ich nie wymyśliłem celowo, żeby teraz obrażać naszych sąsiadów, tylko tak się mówiło po prostu w czasie mojego dzieciństwa na te dwie nacje, Szkopy, Kacapy, a więc przywołałem prawdziwą historię. O, dziwię się, bo ja taki wierszyk czy coś takiego napisałem już w PRL-u, ale to mi cenzura zdjęła wtedy. Przypomniałem sobie dopiero, że takie sformułowania miałem. Cenzura mi wtedy zdjęła. Cenzura PRL-u broniła Szkopów i Kacapów przede mną, patrzcie. Takie były sytuacje dziwne. Proszę Państwa, a propos cenzury, to w ogóle różne rzeczy się działy. Różne się dzieci. Tutaj mam taką książkę, jak obaliłem komunę. Tutaj różne akta. Mogę Państwu coś przeczytać nawet z tych akt, bo są zabawne. Chodzi o to, że ja się, przepraszam, trochę nie, nadużywam tego słowa, ale to, że ja obaliłem komunę, to piszą esbecy, to nie ja. Oni tak uważają w swoich meldunkach, więc nie będę się wypierał. Ale oczywiście to jest w jakimś sensie żart. Uważam natomiast, że nawet jak się było jedną dziesięciomilionową częścią tego wspaniałego ruchu, to i tak można być dumnym, że się wzięło w tym udział. I można o tym mówić, że się obaliło komunę. Bo tego myśmy dokonali. Nikt za Polaków tego nie zrobił. Zwracam uwagę, że to zrobiła sami Polacy. Nawet nasza emigracja wspaniała pomagała i tak dalej. Wielu ludzi szlachetnych ze świata pomagało. Ale gdyby Polacy do tego buntu się nie zabrali sami, to nikt by nam, proszę Państwa, na to nie pozwolił. Także tutaj chcę Państwu przeczytać może, bo to są takie akta ubeckie, one są zabawne, z tego stanu wojennego przygotowałem coś. Mianowicie początek lat 80. miałem spotkanie nielegalne w Ursusie. To były wielkie zakłady, tam jakąś znaleźli taką komórkę, żeśmy się zebrali, prawda? I tutaj o mnie piszą tak, że ostrej krytyce Pietrzak poddał ministrów Krasickiego, Rakowskiego i Urbana. Zbyt humorystycznie i w sposób godzący w ich morale. Mnie to bardzo zastanowiło, jakie morale miało to towarzystwo, ale poza tym zwracam uwagę, zbyt humorystycznie. Jaki humorysta ma taką recenzję, że jest zbyt humorystyczny, co? Więc to w gruncie rzeczy są świetne recenzje o mnie.
Pietrzak wyśmiewał, że nawet wojsko stoi na czele akcji antyalkoholowej. Generałowie Oliwa, Baryła, Żyto i Kufel. Dalej. Coś tutaj było takiego ciekawego. Strasznie tutaj słabo widzę, przepraszam, bo już na stare lata kłopoty mam, proszę Państwa, z czytaniem. Tu jest bardzo istotne to sformułowanie, że miejsce oklaski ekstremy, prawda, tego. Na koniec występu Pietrzak orzekł, że chyba spotka się z nami niedługo, kiedy Polska będzie wolna, a to już niedługo nastąpi. Tak mówiłem z początkiem lat 80. i głęboko w to wierzyłem. I z gitarką, bez kolegów, bo to trzeba było robić wszystko w pojedynkę. W razie łapanek jakiś, prawda, i zatrzymaj. Kurcowałem po kraju, proszę Państwa, przekonany święcie, że dożyję tego, że Polska będzie wolna. To naprawdę jest duże szczęście w moim wieku, w wieku mojego pokolenia, dożyć wolnej Polski. Uważam, że naprawdę wolna jest od 15 roku. I trzymajmy się tego! Niektóre żarty były dosyć okrutne, powiedziałbym, teraz bym takich żartów nie sformułował, no bo tak się nie wyrażam generalnie, ale czas był okrutny i wtedy żarty odpowiadają jakby duchowi czasu. W programie przedstawianym przez Pietrzaka wyszydzana była partia, rząd, sojusze, przywódcy państw socjalistycznych. Między innymi Pietrzak opowiadał kawał o trumnie byłego sekretarza KPZR Breżniewa. Twierdząc, że w trumnie, w której znajdują się zwłoki Breżniewa, specjalnie wykonano otwory, w nawiasie dziury, tak jest napisane, aby robaki mogły wyjść i się wyżygać. Dopuszczę do głosu młodzież damska, tym razem Dominika Świątek. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, chciałabym Państwa teraz trochę przenieść w inne czasy. Cofniemy się do II wojny światowej. Pomoże nam w tym wiersz Zbigniewa Herberta o znaczącym tytule 17 września. Bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźco, a droga, którą Jaś, Małgosia dreptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwe, nieskore do potopów, rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi gromadzą śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa. Malowali chłopcy
wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win. By ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania Dziękuję bardzo, to był Zbigniew Herbert, a teraz będzie wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Zwycięzcy. Wiatr szeroki nam czoła obliże, jak lew westchnie i przestrzeń wydmie ponad nami, a jeszcze wyżej. Luna świśnie ogromnym skrzydłem, głowy nasze o moc upalny rozszalał włosów płomienie. Deszcz omyje jędrny i walny, aż się do snu schylą na ziemię. Głowy nasze o moc upalny rozszalał włosów płomienie. Deszcz omyje jędrny i walny, aż się do snu schylą na siebie. Jeszcze chleby i jabłka jak księżyc, stół sosnowy zalęgnął kołem. Dłonie szorstkie, tak nieporęczne, chleb przełamią z Bożym aniołem. A na skronie, gdy sen nas stłumi, gdy będziemy znów ludzie prości, blask nam spadnie i ten zrozumie, żeśmy w wierze doszli miłości. A na skronie, gdy sen nas stłumi, gdy będziemy znów ludzie prości, blask nam spadnie i ten zrozumie, żeśmy w wierze doszli miłości. Proszę Państwa, i jeszcze jedna piosenka, ale to piosenka z okresu stanu wojennego. Autorem tekstu jest Jan Michał Zazula, pseudonim Jakub Broniec. Bardzo znana piosenka z tamtego czasu pod tytułem Ostatnia szychta na kopalnię węgla kamiennego Piast z muzyką Krzysztofa Kelusa. Wyjeżdżajcie już, chłopcy, od Piasta. Pora, chłopcy, opuścić tę dziurę. Baby płaczą, napiekły wam ciasta. Złota klatka uniesie was w górę. Wyjeżdżajcie, już szychta skończona. Pielęgniarka i lekarz są w szatni.
Porozwożą was suki po domach. Mają wszystkich, wasz szyb jest ostatni. Pan pułkownik wyciągnie sam rękę. Gdzieś w kantorku bulgocze już czajnik. Żona z wujka ma czarną sukienkę. A poza tym jest wreszcie normalnie. Śpijcie w domach spokojnie do rana. Nikt nie będzie się z wami targować. Jutro druga, wyjedzie w dół zmiana. Trza fedrować, fedrować, fedrować. Ze 12 nie wróci górników. Czterech zniknie, trzech stanie przed sądem. Trzech oplują wieczorem w dzienniku. Dwaj są nie stąd, a reszta jest z rządem. Władza we wasze przebrana mundury. I bandyci przebrani za władzę. Znów na placu defilat u góry. Na przysięgę żołnierzy prowadzą. Tylko honor jest wasz, solidarni. Bryła węgla za polskie sumienie. Na was czas, wyjeżdżajcie z kopalni. Wolna Polską zepchnięta pod ziemię. Ład i spokój i praca na górze. Pojedyncze są jeszcze przypadki. Wolny kraj, co was trzyma w tej dziurze. Czas się zbierać, czas wracać do klatki. Dominika Świątek. Szanowni Państwo, wspominałem, mówiąc, komentując tę naszą historię, że właśnie takich przywódców nie było, proszę Państwa, których można zidentyfikować ze zwycięstwem Solidarności i z naszą odzyskaną ponownie niepodległością. Oczywiście był taki przywódca, mam tego świadomość pełną, Państwo też pewnie, bo w 79 roku stałem na Placu Zwycięstwa ówczesnym w Warszawie, kilkadziesiąt metrów od świętego Jana Pawła II, kiedy wypowiadał swoje słowa jak prorok biblijny, żeby zstąpił duch Twój i odnowił oblicze naszej ziemi. I to się właśnie stało, już po roku, jak na obyczaje duchów, bardzo szybko. Pojawił się Duch Święty, przybrał imię Solidarność. Pojawił się w wszystkich zakładach pracy, w rodzinach, w regionach, w miastach. Przywołał pamięć dumnego, walecznego narodu. Proszę Państwa, Duch Solidarności i on zwyciężył. Mamy zwycięzcę i święty Jan Paweł II. Także proszę mi nie mówić, że nie wiemy, kto nam tę niepodległość zwyciężył. Oczywiście miliony Polaków, ale przede wszystkim ta postać. Bez niego sądzę, że to by się mogło nie udać, ale może to są moje spekulacje, proszę Państwa. Ja pod tym krzyżem, który tam stawiano w stanie wojennym, bywałem często, układano kwiaty w miejscu, gdzie stał krzyż papieski. No i napisałem taki rodzaj reportażu. To jest początek roku 82. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźni krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty
jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, dresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż. Co dnia wyrastają z betonowych płyt ludzie, je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nim tracić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos noszą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Przycisk generału nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska. Następna piosenka nieco późniejsza, z połowy lat 80. Proszę Państwa, takie miejsce, taki kraj. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce
bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na sto. Dziękuję. Mam piosenkę, proszę spocząć. Piosenkę mam dosyć świeżą, napisaną niedawno, bo się połapałem, koniec roku jest, że ja w tym roku 85 lat skończyłem. Sobie pomyślałem, że warto to w mojej twórczości odnotować jakoś. Więc napisałem utwór, który jeszcze nie zdążyłem się nauczyć. Ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie, jak się pomylę. Proszę Państwa, bo strasznie jestem ciekaw, jak Państwo to ocenicie. Natomiast tutaj w tej piosence nie ma zwrotki o Jeleniej Górze i to jest błąd. Dopiero tutaj sobie uświadomiłem, proszę Państwa, ponieważ Państwo macie świadomość, że cała moja kariera artystyczna zaczynała się w Jeleniej Górze, pod Chorążówce. Oficerska Szkoła Radiolokacji, skończyłem, proszę Państwa, jestem porucznikiem Wojska Polskiego, specjalności radiolokacja. No miałem konflikty z władzami, z dowódcami, dlatego mnie wyrzucili, proszę Państwa, z wojska, ale tej wiedzy nie straciłem. 5 lat pracowałem w fabryce telewizorów jako inżynier, właśnie produkuję z Polski telewizory, także ta wiedza wyszła. Natomiast najważniejsza okazała się wiedza zdobywana nocami na strychu tych koszar. Tam mieliśmy taką, powiedziałbym, melinę z kolegami, gdzieśmy grali w pokera nocami, jak był caprzyk i kompania musiała spać. To my na górkę, prawda, graliśmy w pokera, no robiliśmy jeszcze tam, może coś piliśmy czasami, nie pamiętam. I między innymi, proszę Państwa, tam żeśmy sobie coś podśpiewywali. No i wpadło mi do głowy, tam ktoś mnie namówił, prawda, żeby jednak zacząć to śpiewać z gitarą. Bo to była taka inspiracja, że chodziliśmy przez dziurę w płocie na imprezy do Jeżowa. Tam był Dom Kultury. Taki trochę ukraiński, za bardzo nie pamiętam, ale tam chodziliśmy, była świetna zabawa, ale tam byli ludzie przesiedleni z Kresów. I tam się świetnie bawili i myśmy tam wpadali przez dziurę w płocie na takie właśnie wieszorki. I tam dostałem od jakiegoś, nie wiem, Ukraińca czy Polaka z Ukrainy, dostałem gitarę, naprawdę. Bo byłem zainteresowany, tak rozmawiałem, coś poprząkałem, mówię, to masz tu, my tu mamy tych gitar dużo. I przywiozłem tą gitarę na ten strych w koszarach, proszę Państwa. Po czym żołdu miałem 15 zł miesięcznie. I nikt mi je nie dawał, także musiałem, proszę Państwa, w pokera wygrać.
zarobić parę złotych na taką książkę, naukę chwytów gitarowych, żeby się tego nauczyć. No i tam w wolnych chwilach sobie ćwiczyłem. Pod koniec już, w ostatnim roku, już grałem w zespole podchorążackim i graliśmy, mieliśmy bardzo duże wzięcie. Graliśmy w liceach żeńskich, których było sporo. Głównie z zadowoleniem, prawda? Jako podchorążacki zespół. Taki, to było takie hasło: wojsko z ludem, a lud z wojskiem. Coś takiego. I myśmy grali na zabawach, prawda? Trochę się poduczyłem, także to był ten pierwszy krok na drodze, która spowodowała, że dzisiaj jestem z wami i śpiewam. Niesamowite, niesamowite są splątane ścieżki, proszę państwa, życia. Już, tylko się muszę tutaj tak zrobić, bo jeszcze dodatkowo trzeba to widzieć wszystko. Stare lata, dajcie spokój. 85 lat. Dajcie spokój. Nie spokój. Sam się nadziwić nie mogę. A wie, to dieta mi pomogła. Dieta mi pomogła, miałem zawał kilka lat temu i powiedział mi lekarz: panie Janko, co ja mam robić? Przede wszystkim mniej jeść. Dieta dwa razy pana obowiązuje, czyli dwa razy mniej jeść, dwa razy więcej chodzić i pić. No i to ja to stosuję i patrzę, jakoś dotrwałem do 85.
75 lat przeżyłem, to co to za mnie ta piętnastka? Ja jeszcze coś mamy do zaśpiewania. Nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak łatwo, musimy sobie Polska zaśpiewać. Wie pan, jest przymus, przymus moralny. Tylko kolegów chciałbym poprosić w tym celu. Bardzo proszę, koledzy, zaśpiewajcie razem ze mną. Dominika Bartek. To jest, proszę bardzo. Z głębi ziejów, z krain mrocznych, pusz odwiecznych, pól i sępów, nasz rodowód, nasz początek, enot piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była. Kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała nieznoszona nuta z wojska, żeby rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściekienny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. W mrocznych izbach wyszywały na sztandarach, a szło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Serdecznie dziękuję. Kłaniają się Państwu Dominika Świątek, Bartek Kurowski, Mariusz Dubrawski, Tomasz Bielski, Wojciech Ruciński, Grzegorz Policzak i Wasz na wieki Jan Pietrzak.